Tu mam jeszcze na warsztacie wózek widłowy. Wózek trafił na warsztat, ponieważ silnik był remontowany. Kapitalny remont silnika. Tu stoi silnik, już prawie jest ukończony. W silniku co było robione? Tak, były robione szlify cylindrów, wiadomo, nadwymiarowe tłoki, remont głowicy, nowe panewki, uszczelnienia, nowy łańcuch rozrządu, nowa pompa wody. Co jeszcze? A i wieniec zębaty na kole zamachowym wymieniony został i nowy rozrusznik będzie zamontowany. I tak, przy okazji, jak jest wyjęty silnik, padła decyzja, żeby założyć mu tutaj wspomaganie na Orbitrol, ponieważ tutaj była przekładnia, kolumna kierownicza taka. Gdzieś ta kierownica od tego jest. Była taka przekładnia ślimakowa, kierownicza, wspomagana siłownikiem. Polegało to na tym, że tą kolumnę już wykręciłem i wyrzuciłem. Ona tu była przykręcona, leży tam w beczce na złomie. I tak, tu przychodził drążek, bo tak od tego miejsca, tu do tego, był zamocowany siłownik. I na siłowniku był taki zawór subakowy. I od przekładni kierowniczej, która była tam, był drążek taki reakcyjny, który przesuwał ten suwak i wiadomo, jak przesunęliśmy suwak, to podawało olej na siłownik i wspomagało to układ kierowniczy. To tak nie działało idealnie, dlatego, bo też lata zrobiły swoje, dlatego postanowiłem, że tutaj zamontujemy Orbitrol i to przełożymy na i to przerobimy na hydrostatyczny układ kierowniczy. Orbitrol mam, do tego dokupiłem taką kolumnę do mocowania kierownicy i tu pasuje na wielowpust na Orbitrol. No i do tego nowy siłownik. A tutaj jest ten zawór, który mówiłem. Tak to wyglądało. Tutaj przychodził ten suwak. Tu był w środku. To przychodziło do siłownika tutaj. Tu są dwa kanały do siłownika, będą w jedną stronę, w drugą stronę. Tu przychodziło zasilanie. Ten suwak już jest też wyrzucony, bo to wszystko idzie do wyrzucenia. Bo myślałem, że wykorzystam ten siłownik do tego układu wspomagania zamiast nowego. Ale tak, tutaj by trzeba było zrobić uszczelnienia. Trzeba byłoby go przerobić, dorobić tutaj tą stronę, żeby zrobić mocowanie, żeby zrobić zasilanie siłownika. Plan był taki, że tutaj się wepniemy i wspawamy kruciec zasilający. Ale wiadomo, przeróbka by wymagała czasu, też by były jakieś koszty. Dlatego kupiłem nowy siłownik, który tam wspawamy. Tutaj skok jest 200. Średnica chyba to tutaj tłoczystka 22, a tłoka 40. Do tego dokupiłem też. Teraz wszystko można kupić już. Gotowe uchwyty do mocowania siłownika. Są wypalone z tym, że trochę mi się to nie podoba, bo trochę jest duży luz, jeżeli by to tak na układ kierowniczy. Dlatego tutaj na zewnątrz jeszcze wspawam tulejki do tych uchwytów, żeby ten stworzeń był ciaśniej. Wiadomo, jak jest lekki luz, to później się zrobi z tego większy luz, a jest to układ kierowniczy. Także plan jest taki, że muszę teraz wyjechać, bo tak obciążnik, bo tu jest taki balast, został zdjęty. Muszę wyjechać tutaj całym tylnym zawieszeniem. Tutaj się odkręci te śruby z jednej i z drugiej strony i całość wyjedzie. I tu, gdzie był mocowany ten siłownik oryginalny, muszę to ładnie wyciąć i spawać tamte uchwyty, które Wam pokazywałem, które będą trzymały siłownik. No i siłownik wypadnie gdzieś nam tutaj, myślę, w tym miejscu, bo nie będziemy go przedłużać do tamtego miejsca raczej. Jeszcze zobaczę, albo przedłużymy go może, zobaczymy. Albo go przedłużymy,
i zamontujemy tu oryginalnie, tak jak był tam wcześniej, albo przymocujemy tutaj uchwyt. Ale to wyjdzie w praniu. To muszę zrobić przed założeniem silnika, bo teraz to mam ładne dojście. A druga sprawa, a już tutaj orbitrolik, tą kolumnę kierowniczą zamontujemy na samym końcu, jak już zrobimy tutaj silnik, tą blachę, gdzie siedzenie zamontujemy i dopasujemy tu ładnie kąt, żeby było wygodnie tym wózkiem kierować. I jeszcze tu muszę rozebrać, bo w wózku też jest problem z hamulcami. Najprawdopodobniej są cylinderki uszkodzone i nam ucieka płyn. Dlatego trzeba rozebrać, zdjąć koła, zdjąć bębny i zobaczyć do hamulców i linki od ręcznego powymieniać. No i tu jest tylko tyle do zrobienia sobie w tym wózku. No trochę jest, ale jest nam potrzebna maszyna, także to muszę się za to zabrać i to zrobić. Udało mi się już wyjąć oś. Ona tutaj się trzyma na takich łożyskach dwóch. Odkręcamy dwie śruby z jednej, dwie z drugiej i możemy oś całą wyjąć. I tak, tutaj będzie mocowanie siłownika, także muszę to dalej rozebrać. Tutaj to rozkręcę, wyciągnę to całe ramię, te główki powyciągam, podkręcam. Tutaj to ładnie wytnę i wstawię mocowanie siłownika i zakręcam oś z powrotem. Przesmarujemy tylko wszystkie sworznie. Tu rozebrałem również hamulec. Już mam tu wszystko rozebrane. Szczęki są już bardzo mocno zużyte do wymiany. Tylko teraz czy mi się uda znaleźć te części do tego. A żeby tu rozebrać hamulec, to trzeba było zdjąć całą piastę z bębnem. Wyciągnąć półoś najpierw. Później odkręcić łożysko od piasty. I zdjąć całą piastę. Tylko muszę teraz tak, znaleźć szczęki i znaleźć cylinderek. Drugiej strony nie rozbieram. Najpierw muszę zorganizować części. Będę miał na wzórek to wszystko poskładać. Mam już te ramię wyciągnięte. Tutaj jest na stałe schowana kulka. Teraz ja będę chciał to odciąć i przystawać dwa takie uchwyty pod siłownik. Także sobie to przymierzam, żeby było mniej więcej w tym samym miejscu. I tu ładnie utnę razem z tym spornikiem i to do czoła przyspawam. Kupiłem te gotowe mocowania do siłownika, ale tak i tak muszę to przerobić, bo tu jest duży luz sworznia i do układu kierowniczego to się nie nadaje. Dlatego teraz tak, wypalę sobie tutaj większy otwór i tutaj zagłębimy tulejkę i to ładnie obspawam. I wtedy będę miał lepsze pasowanie bez takiego luzu. Także zabieram się za robotę. Tutaj to działam wszystko tak wieczorami w wolnej chwili. A jak jest widno, z rana to działałem właśnie na dworzu przy tym łamańcu, bo wyciągałem skrzynię, kabinę. A wieczorami, jak już jest ciemno, to działam przy tym wózku. Także zabieram się tutaj teraz za to wypalenie. Tulejki już mam spawane, tak to ostatecznie wyszło. Sporzeń. Ta druga wyszła tak. Teraz to wspawam do tego ramienia.
Tylko muszę to schłodzić, bo jest strasznie gorąco. Tu mamy na warsztacie naszego 7220. Wymienialiśmy filtry oleju w skrzyni biegów. Teraz jeszcze tylko podłączyliśmy prostownik, żeby podładować. Olej w silniku nie będziemy wymieniali dopiero wiosną. Był w trakcie kopania wymieniany, także nie ma potrzeby. I będziemy chcieli ciągnik jeszcze umyć. Bo dzisiaj ma być taka temperatura koło zera. Może nam się go uda umyć, tu go wstawimy, żeby ładnie wysechł. I jeszcze jest plan, żeby zrobić taką ładną prezentację tego ciągnika. Jeżeli uda nam się go umyć. To z tej strony był, tak? Tu mamy zestaw nowych części do wózka. Szczęki hamulcowe. Będą cztery nowe. Tu kilka elementów do montażu jest zakupionych. Nie wszystkie, tylko kilka, bo reszta jest dobra. Tu będzie pompa hamulcowa. Chyba. Pompa hamulcowa, tak. I nowe szczęki. Teraz będziemy składali tą stronę, a następnie drugą. Są cztery nowe szczęki. Te stare szczęki to już były. Praktycznie ich nie było. Zjechane. A tak wyglądają nowe. Jest duża różnica. I z tamtej strony cylinderek przeciekał, ale z tej strony też wymienimy na nowy. Jest tutaj lewy, prawy. Tamtej strony jeszcze nie rozbieraliśmy, żeby była na wzór, jak to poskładać. Tak to wygląda. Tutaj widać ciekło z cylinderka i nam płynu bywał i też szczęki hamulcowe już są zjechane. Dobra, montujemy z tamtej strony. A tu robimy miejsce, bo będziemy rozbierali drugą skrzynię. Ciężka ta obudowa. Jedną stronę udało mi się złożyć. Zaraz zabieram się za drugą. Tu jest ten mechanizm kasowania luzu. Działa to na tej zasadzie, że jak jest większy zakres szczęk, to się przesuwa i naciska. O, tak naciska i tu się to obraca i rozszerza i kasuje wtedy luz szczęk. Także teraz powinno być dobrze. Nowy cylinderek, nowe szczęki. Będziemy mogli już zakładać bęben. Musimy całe mocowanie obniżyć o jakiś centymetr, bo tu jeszcze mamy miejsce. A tu u góry nam na styk przechodzi, jak koła skręcimy. Teraz oś jest wychylona, ta strona idzie na dół, a tamta jest do góry. Jak jest odwrotnie, to tu jest na styk. No i chcę siłownik cały obniżyć, żeby był niżej. Bo jak będzie tak, to będzie pod kątem, a jak będzie niżej, to będzie tak równolegle bardziej. Także to musimy jeszcze raz rozebrać. To jest tylko połapane, odcinamy spawy i obniżamy to niżej. Ponownie to rozebraliśmy. I teraz tak, muszę te zmiany wprowadzić, to czyli odciąć trzeba ten uchwyt jeszcze raz. I muszę to obniżyć o grubość w sumie tego, tu przysuwam od dołu to. Z tym, że tak, będę musiał wykorzystać kolejny uchwyt.
i tutaj po całości przespałem. Tego niepotrzebnie obcinałem. Dobra, zabieram się za robotę. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be. Dotarła brakująca część, czyli regulator kasowania luzu szczęk hamulcowych, bo w tym starym tutaj były zużyte ząbki wytarte w jednym miejscu. Dlatego kupiłem nowy. Tamta strona już jest złożona, teraz jeszcze zostało złożyć tą. Następna strona już jest złożona, ten regulator został tutaj zamontowany. Pozostało nam tylko zamontować bęben. A tutaj tak, pompka jest zamontowana, hamulcowa, nowa, tu jeszcze musimy dokręcić, zalać płynem, tu jest zbiorniczek i po założeniu bębna odpowietrzymy hamulce i zobaczymy jak to działa. A tutaj jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to nam tak to wyszło, ostatecznie to jak widać, teraz mogę tutaj, już jest siłownik zamontowany, przesuwam, nigdzie nam to nie wadzi, przesunęliśmy te mocowanie trochę niżej, tak jak mówiłem, i tu zostało tak to załamane i przystawane tam do tego wspornika. Jakby to pokazać tu od wewnątrz, wygląda tutaj tak, siłownik został tu zamocowany, tu i do tego tutaj. Tak to wygląda ostatecznie. Brakuje nam tu jeszcze przewodów Orbitrola, ale tu już mamy to zrobione, nic nam nie wadzi, nic nam nie przeszkadza. Także tak to zostawimy ostatecznie. Jest pełen zakres skrętu. Udało nam się osiągnąć z tego siłownika. Tu będzie wiadomo zamontowany Orbitrol jeszcze, przewody, a z tego miejsca będzie zasilanie, bo tu jest jakiś zawór chyba pierwszeństwa i regulujący ciśnienie układu kierowniczego. Także z tego, bo tu wychodzi główne zasilanie od pompy, która jest zasilnikiem tam. I tu z tego doprowadzimy do Orbitrola, zasilanie i powrót. I z siłownika również doprowadzimy przewody do Orbitrola. Zostało nam jeszcze zamontować silnik, ale tak założymy koło. To wózek postawimy na kołach. I podjedziemy sobie tutaj pod wyciągarkę. I zabierzemy silnik i go zamontujemy. Tu jeszcze przyszło do mnie sprzęgiełko napędu pompy, bo to było to stare, to przychodzi tutaj do pompy i tu już widać jakie są zużyte zęby, dlatego zamówiłem całe nowe sprzęgiełko, tak jak widać, i zamówiłem cały nowy łącznik gumowy, który przychodzi tu, a następnie to przychodzi tutaj do silnika, to sprzęgiełko. Także to będziemy mieli całe nowe, a tu jest ten stary łącznik gumowy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z remontu wózka. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.